Siemanko, witam u mnie na chacie. W tym momencie to, co się tutaj dzieje i jak dziwne przemeblowanie zrobiłam, nieważne. To po prostu ułatwia mi robotę w momencie, kiedy mam stół tuż przy kanapie. Nie pytajcie, ale tak jest w tym momencie wygodnie, więc niech tak zostanie. Nagrałam właśnie TBR na jesień, więc zaraz jeszcze muszę poodkładać sobie te książki, które tutaj miałam. No ale wspominam tam, że dzisiaj będę zaczynać Cień Kitsune, czyli Shadow of the Fox. Polskim przepięknym wydaniu. Będę tę książkę czytać po raz drugi, to znaczy pierwszy raz czytałam ją oczywiście po angielsku już dłuższy czas temu. I dłuższy czas temu czytałam też drugi tom, a właściwie słuchałam sobie chyba w audio obu tych książek. Mam wrażenie, że troszkę już sobie z tego pozapominałam, więc będę chciała to sobie odświeżyć, skoro wychodzą w Polsce, to wreszcie będę miała też, mam nadzieję, jak najszybciej okazję w ogóle tę serię zakończyć i przeczytać jeszcze drugi i trzeci tom. No ale tak, jeżeli chodzi o Cień Kitsune, będę się zabierać dzisiaj za tę książkę, potem Wam troszeczkę więcej o niej opowiem, odświeżę ją sobie. Zobaczymy, jak dużo tak naprawdę z tego pamiętam, sama jestem ciekawa. Z innych rzeczy życiowych, no to dzisiaj wieczorem jest Fame Friday Arena 2, więc będę sobie oczywiście oglądać, bo ja bardzo lubię takie mordobicia. Nie wiem, to mi sprawia jakąś taką dziką satysfakcję, sorry. Natomiast tyle słowem wstępu, odezwę się do Was jeszcze może później, zrobić jakiś update czytelniczy, jak już oczywiście trochę poczytam. Mam teraz wielki, ale absurdalny problem ze sobą, bo od wczoraj chodzi mi po głowie lekkie przemeblowanie, ale takie porządniejsze, nie to, że sobie wysunę stół na środek salonu, tylko że ono totalnie nie ma sensu i nie ma prawa bytu, ponieważ myślę o tym, żeby kanapę przesunąć tam, przesunąć całkiem ten róg, jakby wyjąć stąd ten regał, tak? I przesunąć w róg kanapę, przy czym zmieniając prawą stronę, gdzie narożnik, znaczy ten narożnik? No wiecie, to wysunięte takie, no narożnik jest z prawej strony, żeby przekabacić to na lewą stronę. Czyli ta dłuższa część, moje ulubione miejsce do siedzenia w momencie, kiedy mam odpalony telewizor. Tuż przed telewizorem zresztą, żeby zrobić najbardziej przy ścianie. Wtedy ta część tutaj, od tej ściany, mniej więcej by też była do tej długości, jak jest teraz. Więc siedząc najbardziej z prawej, dalej bym dobrze widziała to, co jest w telewizorze, ale jakbym siedziała sobie w kącie, to już ni w gruchy, ni w pietruchę bym dobrze tego telewizora nie widziała, więc jest to trochę bez sensu. Z drugiej strony, strasznie podoba mi się ta wizja, którą mam teraz w głowie, jakby mieć taki kącik tutaj z tą kanapą i mieć tam taki jesienny kącik do czytania i tam sobie po prostu faktycznie chillować w kąciku, sobie rozkładać czasem tę kanapę i wiecie, po prostu sobie chillować bombę i czytać, ale z kolejnej strony bez sensu, bo wtedy ten stół musiałby iść tutaj, czyli na miejsce tej wysuniętej części narożnika, czyli prawie przy samej kuchni. I ten stół by trochę odstawał od blatu, w ogóle byłby niższy od niego. I tak bez sensu ten stół by tutaj stał. Z drugiej strony, jakbym wzięła stamtąd ten tutaj regał, to ja bym też go musiała tutaj położyć. Czyli to już jeszcze bardziej jest bez sensu, bo już nie mam gdzie stołu położyć. Znaczy, obecnie jestem na takim etapie pozbycia się książek i pozbywania się, że byłabym w stanie w ogóle wywalić ten jeden regał. Byłabym w stanie zrobić po raz kolejny taką reorganizację, że nie potrzebowałabym tego jednego regału małego. Kolejna rzecz jest taka, że jak ja będę miała przy samym oknie teraz kanapę i ten najważniejszy, najwygodniejszy róg do siedzenia, to po pierwsze, część kanapy będzie zakrywać kaloryfer, ale ja za bardzo kaloryfera nie odpalam zimą, prawda? Nie mam potrzeby nagrzewać za bardzo, więc z jednej strony spoko, z drugiej strony siedziałabym prawie przy samym oknie przez większość czasu, więc też bardziej by mi ciągnęło od tego okna, od ścian i miałabym z tym problem. Mój mózg wykreował sobie potrzebę, której nie jest w stanie, znaczy, którą może zaspokoić i ja mogę tę potrzebę sobie wypełnić, ale nie ma to sensu. Jest
tyle rzeczy na przeciw temu, na przeciw zrobieniu tego mini przemeblowania, które potem z powrotem mogę od nowa zaaranżować tak jak było, tak jak jest teraz. Jest po prostu tyle rzeczy, które mi się tutaj nie składa i które jest przeciw temu, ale mam taką wielką potrzebę coś tutaj zmienić, że nie wiem, nie mam czasu się bawić teraz w przerabianie mebli i w przenoszenie tego wszystkiego, więc ja nie wiem, co moja głowa w tym momencie sobie wykreowała. Koniec tego wywodu, bo to nie ma sensu. Powiem wam, że marchewki z hummusem to jest jedno z najlepszych fit przekąsek jak dla mnie. Więc jeżeli lubicie coś jeść do czytania, no to generalnie polecam. Pewnie znowu będzie słuchać zmywarkę, ale co tam, mamy warunki domowe, mamy bardzo real life film, więc niech będzie. No i co? Chciałam wam powiedzieć, co ja obecnie czytam, jak mi z tym wszystkim idzie. Po pierwsze, zanim zapomnę, to, czego nie mam fizycznie, czyli audiobook, słucham, zaczęłam sobie słuchać Szóste dziecko. Zresztą tę książkę też sobie wyznaczałam jako tego audiobooka do przesłuchania w czasie jesieni w moim TBR-ze na jesień. Jeśli jeszcze go nie oglądaliście, no to was tam odsyłam. Ale generalnie tak samo jak było z Piątą ofiarą, czyli z poprzednim tomem, tak też Szóste dziecko, to są dosyć długawe audiobooki mimo wszystko, więc nie idzie mi to jakoś super szybko, ale jestem równie wciągnięta, co w przypadku tomu drugiego, więc myślę, że w miarę jakoś tam sprawnie mi z tym audiobookiem pójdzie. Poza tym zabrałam się wreszcie za Nikt nie odpisuje, książkę, którą też miałam już w jakichś różnych wcześniejszych TBR-ach i do tej pory nie udało mi się jej przeczytać oczywiście. I pewnego dnia lekko ją sobie zaczęłam, przeczytałam wtedy dosłownie parę stron i ją odłożyłam. I tak właśnie leżała na tym moim wózeczku TBR, więc stwierdziłam, że sobie ją kontynuuję teraz, że spróbuję sobie do niej przysiąść i przysiadłam i zresztą też zaczęłam ją znacznikować, bo mi się naprawdę podoba. Przyjemnie mi się ją czyta, aczkolwiek czyta się ją jakoś niemiłosiernie wolno. Wydaje mi się, że też moje czytanie strasznie spowolniło ostatnimi czasy, bo nie czytam tak dużo regularnie w ciągu tego miesiąca, w ciągu właśnie września niestety. Jestem na 82 stronie, a ma niecałe 240, ale naprawdę 60 stron, które udało mi się dzisiaj przeczytać, czytało się ultra wolno. Ultra wolno, zajęło mi to kilka godzin, to nie jest normalne moje tempo czytania. Natomiast jeżeli chodzi o książki z kolei, które czyta się zatrważająco szybko, też pewnie to jest wzgląd taki, że dla mnie to jest reread. No i też kolejna książka z mojego TBR-u na jesień, czyli Cień Kitsune Julie Kagawa. I jestem za połową, na stronie jakiejś 243, czyli no tak mi się wydaje, że leciutko za połową albo w ogóle w połowie mniej więcej. No i powiem wam, że bawię się przy tej książce chyba jeszcze lepiej niż za pierwszym razem, jak ją słuchałam. Jeżeli chodzi o to, ile z niej pamiętam, to bardzo dobrze pamiętałam jej początek, a potem było przynajmniej przez tę pierwszą połowę sporo takich wydarzeń, gdzie coś mi tam dzwoniło, coś mi tam świtało, że działo się coś takiego, ale tak naprawdę jakbym sama bez czytania jej ponownie miała to sobie przywołać, no to nie pamiętałabym. W każdym razie mamy tutaj historię. Generalnie świat, nie wiem w sumie, czy to jest nasz świat jakby w starszych czasach, czy taki mocno inspirowany, ale powiedziałabym, że to jest po prostu Japonia w jakichś starszych czasach, gdzie żyją te wszystkie yokai. Yokai to są takie jakby poniekąd w wolnym tłumaczeniu demony, aczkolwiek takie prawdziwe demony to są oni, a yokai to są takie stworzenia bardziej mitologiczne z mitologii japońskiej, które czasami są uznawane za demony, bo niektóre po prostu są bardziej złe, inne mniej. W tej historii mamy Yumeko, która jest w połowie kitsune, czyli jest w połowie właśnie lisem. Kitsune to jest poniekąd lis, ale to też należy do grona tych yokai właśnie w lisim kształcie. Kitsune też są często takimi zwodniczymi femme fatale, tak często są przedstawione w różnych historiach właśnie tego typu. No tutaj tak nie jest, więc to nie jest taka bohaterka, to nie jest takie typowe kitsune, o którym można by się naczytać w różnych historiach i w różnych jakichś takich legendach japońskich.
I ona zamieszkuje pewien klasztor, od malutkiego jest wychowywana tam przez mnichów. W tym klasztorze też dowiadujemy się, że jest przechowywany pewien bardzo, bardzo wartościowy i bardzo potężny zwój, tak naprawdę. Poza tym mamy drugą perspektywę, perspektywę Tatsumiego, który jest z rodu Kage, z rodu cienia, i on jest, jak mam to wpajane też od młodego, on jest po prostu narzędziem, bronią, płatnym, zabójcą na zlecenie, natomiast zabójcą demonów, właśnie tych wszystkich yokai. Jest wyszkolony po prostu, żeby wypełniać zadania, on dosłownie wierzy w to, że nie jest człowiekiem, który może mieć uczucia, tylko że po prostu jest praktycznie zaprogramowaną bronią do zabijania demonów. A propos jego broni, ma też bardzo potężny miecz, którym się posługuje, ponieważ w tym mieczu zamieszkuje także demon. Natomiast wydaje mi się, że to tyle z takich słów wstępu. Oczywiście Tatsumi też dostaje kolejne nowe zlecenie do wykonania, ale wykonanie tego zlecenia nie będzie oczywiście takie proste. No i oczywiście ścieżki naszych bohaterów się skrzyżują. I to jest kolejna seria, gdzie Juri Kagawa robi taki myk, jeżeli chodzi o postaci. Tak samo było w Talonie, że mamy męskiego bohatera, który zwalcza pewnego rodzaju gatunek, a żeńska bohaterka jest przedstawicielką tego gatunku i on nie ma takiej świadomości, ich losy się krzyżują i wiecie, jakieś przygody, jakieś historie z tego wychodzą. Natomiast powiem wam, że dobrze się to sprawdza. Autorka potrafi ugrać ten temat. Nawet wydaje mi się, że w książce Cień Kitsune i w ogóle w tej serii, bo jestem po przeczytaniu dwóch tomów, wydaje mi się, że to było jednak ugrane trochę lepiej. Talon czytałam już całą serię i w ostatecznym rozrachunku też mi się ona bardzo podobała. Tam były smoki i smoki zmieniające się w ludzi. Natomiast jednak Wydaje mi się, że w Shadow of the Fox, w Cieniu Kitsune, to jakoś tak płynniej wychodzi. To jeszcze jest dużym atutem tej książki i całej serii, to że faktycznie tutaj mamy to sięgnięcie do mitologii, albo bardziej nawet do folku japońskiego, bo tu faktycznie wreszcie mamy te yokai, różnego rodzaju yokai, jest to po prostu książka przesiąknięta tym. I ten klimat jest niesamowity i cudowny. W literaturze, szczególnie fantastycznej, takiej inspirowanej Japonią, japońskimi klimatami, do tej pory mocno jednak tych yokai brakowało, a ja bardzo lubię ten element kultury japońskiej. Wydaje mi się, że Juri Kagawa akurat fajnie to ugryzła, że bardzo dobrze wplata to w tę książkę i przez to też super przyjemnie się ją czyta i jest taka, no, mocno oryginalna, mimo że tych azjatyckich klimatów w fantastyce mamy już teraz coraz więcej, to tutaj jest ten powiew oryginalności. Niedawno pojawiła się kolejna postać, którą ja uwielbiam, która jest tak świetna. I ja zawsze bardzo lubiłam jak się pojawiała w audiobooku ta postać. Postać pewnego Ronina tutaj. I ja go po prostu, ja go uwielbiam. Ja nie pamiętałam, jak to się stało, że oni się na niego natknęli. Teraz sobie już miałam okazję przypomnieć. I go dalej uwielbiam. Po prostu to jest naprawdę super postać. Bardzo się cieszę, że do tej książki mam okazję teraz wrócić. Słuchajcie, nastąpiła mini zmiana planów, jeżeli chodzi o przemeblowywanie i reorganizowanie. Robię kolejną reorganizację biblioteczki, ja wiem, bo chcę się pozbyć tamtego dużego regału, więc będę teraz wszystko bardziej ściskać na tych innych półkach, bo stwierdziłam, że chcę się go pozbyć po prostu, że nie potrzebuję aż tyle regałów w momencie, kiedy pozbyłam się prawie połowy z książek, które miałam jeszcze w kwietniu, w marcu tego roku. No i zostało mi praktycznie tyle samo i wszystkich regałów i w ogóle, dlatego no bez sensu, trzeba się jednego pozbyć i pozbywam się dużego regału, żeby tam przenieść z powrotem legowisko psa. Zbrajanie regału wygląda w ten sposób, że tutaj są jeszcze dwie pełne półki, tam jest jeszcze jedna pełna półka, tam są trzy książki na dole i ta góra... To nie wiem, co się z nią wydarzy, ale też w sumie nie wiem, gdzie ja zmieszczę całe trzy półki, bo mam dwie półki wolne na książki, to jeszcze mniejsze. No i uwaga.
Regał zniknął. Regał zniknął. Nie ma go. Już został zresztą wywieziony od razu przez moich rodziców. Nie ma regału. Tam na dole, jak już posprzątam, z powrotem będzie psie legowisko, które obecnie jest tutaj. Tak mniej więcej mogę wam pokazać, jak teraz wyglądają półki. Nie będę robić jakiegoś takiego konkretnego przeglądu regałów tym razem, ale jak możecie zobaczyć, te półki są dużo bardziej upakowane i szczerze mówiąc, w ten sposób mi się to bardziej podoba. Jak jest faktycznie to bardziej upakowane, jak widać, że tych książek jest sporo. No i co? No tyle. Wydaje mi się, że nie będę potrzebować w najbliższym czasie więcej miejsca na książki, bo już ich nie kupuję i wręcz je sprzedaję i tutaj też leży kolejny stos do wystawienia na sprzedaż. I pewnie liczycie na bookshelf tour i powiem wam, że chciałabym go zrobić jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy w październiku mi się to uda. Trzymajcie kciuki. Ja jestem tak śnięta, że w tym momencie po nagraniu tego update'u nie wiem, czy uda mi się tak jak planowałam poczytać sobie trochę, czy po prostu zasnę. Myślę, że zrobię w ten sposób, że położę się, przeczytam dwie strony i mi pewnie samo poleci oko i pójdę spać. Ale nie wiem, jestem strasznie jakaś taka... strasznie przemęczona, nie wiem czym. Ale chciałam wam powiedzieć o dwóch książkach, które skończyłam i kolejnych, które czytam. Skończyłam trzecią książkę, która w tym roku dostała ode mnie 5 na 5 gwiazdek. Nikt nie odpisuje, natomiast popatrzcie tylko na te znaczniki. Ja jestem na świeżo po jej skończeniu i na ten moment nie za wiele chcę o niej mówić, poza tym, że nawet się poryczałam na końcu. Nie spodziewałam się, że ta książka aż tak mi siądzie i aż tak mi się spodoba, ale muszę się na razie trochę uspokoić emocjonalnie i psychicznie po jej skończeniu, żeby powiedzieć wam o niej coś więcej. Są takie książki, które docierają bardzo subiektywnie, zresztą chyba większość książek ma to do siebie, że docierają subiektywnie do czytelnika i czasami całkiem niespodziewanie jakaś książka może szarpnąć w nas odpowiednie struny. No i jak dla mnie tak było w przypadku tej książki, ale dobra, tyle na razie, jeżeli chodzi o Nikt nie odpisuje, no ja ze swojej strony polecam, ale z takich milszych i z takich troszeczkę bardziej weselszych i rozrywkowych to skończyłam też mój reread Cień Kitsune Julie Kagawa, czyli Shadow of the Fox. Shadow of the Fox, pierwszy tom. Powiem wam, że ja w ogóle pomieszałam sobie wszystko w głowie, dlatego że to zakończenie, które tutaj było, ja myślałam, że on dopiero jest w drugim tomie i że to drugi tom tak się kończy. I w związku z tym ja teraz mam takie lekkie zawieszenie w głowie i ja nie pamiętam, co w takim razie dzieje się w drugim tomie. Znaczy, też mam takie strzępki jakieś w głowie z akcji, których tutaj jeszcze nie było, w związku z czym muszą być w drugim tomie, ale... jestem totalnie taka skonfundowana teraz, więc w sumie dobrze, że zanim zabrałam się za tom trzeci, to jednak robię reread całej serii. Generalnie w ogóle jak sobie ją zaznaczałam na Goodreadsie, że ją przeczytałam ponownie, dodawałam sobie datę, no to byłam dosyć mocno zaskoczona, że ja wcześniej tę książkę oceniłam na takie 3,5 gwiazdki, przy czym oznaczając ją jako trójka, gdzie teraz ja jej zmieniłam ocenę na 4, przy czym ja bym jej dała takie 4,25 może nawet. Czytając ją teraz po raz drugi po polsku, odebrałam ją chyba po prostu jeszcze lepiej niż za pierwszym razem. Nie jest to jakieś takie, wiecie, wybujałe światotwórstwo, bo to jest kwestia wplecenia czegoś, co już istnieje w historię fantasy. Zresztą jest pisana w ogóle w taki bardzo lekki sposób, tak żeby łatwo i przyjemnie ta historia nam wchodziła. A z drugiej strony jest też bardzo angażująca i naprawdę, o ile właśnie Nikt nie odpisuje, czytało mi się na maksa wolno. To po prostu było... to było szokujące, że ja byłam w stanie 50 stron przeczytać w, nie wiem, półtorej godziny albo i więcej. To jest naprawdę bardzo wolno. A tę książkę, no po prostu, no pochłonęłam. Ona mi leciała strona za stroną, rozdział za rozdziałem, bardzo mi się to dobrze czytało. Także tyle, jeżeli chodzi o drugą skończoną przeze mnie książkę. Poza tym, z tego co już wam wspominałam, słucham sobie dalej w audiobooku Szóste dziecko i
Z tym audiobookiem już całkiem do przodu poszłam. Myślę, że w tym filmie uda mi się jeszcze dokończyć go. I dzięki temu będę miała kolejną skończoną, doczytaną serię. Natomiast na ten moment mam często takie różnego rodzaju mindfucki przy właśnie tym trzecim tomie. Nie wiem, autor strasznie sobie pogrywa z moim umysłem i czasami mi się to podoba w takich książkach właśnie typu kryminały, thrillery, kiedy nie do końca wiemy komu ufać i kiedy autor stara się z nas zrobić wariatów. Mnie się podobają takie zabiegi, ale tutaj no to po prostu co chwilę ja zmieniam zdanie i ja już nie wiem do końca w co wierzyć. Szczególnie w odniesieniu do poprzednich tomów wydaje mi się, że przez to ten trzeci tom wypada inaczej, wypada jakoś tak bardziej pokrętnie. Poza tym jeszcze zupełnie spontanicznie, bo przeglądałam swojego Goodreadsa i sprawdzałam, co tam mam na listę do przeczytania, na listę książek, które chciałabym przeczytać, bo te pierwsze pozycje, które tam kiedyś dodawałam, to są sprzed wielu, wielu lat i wynalazłam Poison Study. Poison Study Marie V. Snyder, zdaje się. I stwierdziłam, że w sumie bym to przeczytała. I znalazłam sobie e-booka i czytam sobie po angielsku właśnie w e-booku Poison Study. I to jest książka o dziewczynie, która została skazana na śmierć, natomiast ma okazję wymigać się z tego i przeżyć. Będzie próbować jedzenie i picie pewnej wysoko postawionej postaci i sprawdzać, czy nie jest zatrute. Więc teraz ona jakby się przygotowuje do tej pracy, w której również może zginąć i tak naprawdę poza tym, że po prostu żyje, to nie ma za wiele możliwości na rozwijanie jakiegoś tego życia, bo nie może założyć rodziny, nie może mieć partnera. No i właśnie jestem na tym etapie czytania tej książki, gdzie ona się szkoli do tego, żeby próbować tych potraw i wyuczyć się rozpoznawać różnego rodzaju trucizny. Bardzo dobrze się to czyta, w miarę szybko. Dawno nie czytałam książki po angielsku, więc też jest to dla mnie pewnego rodzaju przełamanie, ale no to była bardzo spontaniczna decyzja, czyta się dobrze i póki co mnie interesuje, będę też zaczynać Pariasa. I szczerze mówiąc nie mogę się doczekać. Jestem bardzo ciekawa stylu pisania Antonego Ryana, bo tak jak już chyba wam wspominałam gdzieś, jeszcze nie miałam okazji nic z tego pana czytać, chociaż mam częściowo 3 serie jego na półce już, nie licząc jeszcze tej książki w ogóle. Ja ci dałam kocyk, żeby ci było cieplej. Ty niewdzięczna mycho. O, zobacz. Dupa ci wypada tutaj, halo. Wypadniesz. Sonia. No i co ty robisz? Myszko. Myszko. Sonia, bo spadniesz. Tak się zachowuje pies po wyciągnięciu walizki. Bo wiadomo, że co? Że będziemy gdzieś jechać, tak? Będziemy jechać do twoich panciusiów. Dzisiejszy dzień to jest jakieś w ogóle istne szaleństwo, ponieważ dzisiaj moja mama ma urodziny i urządza w ogóle imprezę urodzinową, rodzinną w sobotę, czyli za 2 dni. I ja miałam przyjechać dopiero jutro, ale pomyślałam, że zrobię mojej mamie niespodziankę. Jeszcze jej nie ma w domu. Już myślałam, że się nie wyrobię ze wszystkim, bo później wyjechałam, ale zdążyłam załatwić prezent, kupić kwiaty i zajechać do domu, zanim mama wróciła. Więc teraz czekam na nią, nie wiem za ile będzie. Robię sobie awaryjną kawę, bo zaraz padnę. Ale całkiem przyjemnie mi się dzisiaj jechało. Jak widać na załączonym obrazku, jestem znowu w Warszawie. Jest nieprzyjemnie i zimno, ale to nieważne. Zaczyna się sezon swetrowy i będzie można się grubiej ubierać. Skończyłam 6 dziecko J.D. Barkera, czyli 3 i ostatni tom 4 Małpy. Chyba oceniłam tę książkę na 4 gwiazdki. Jak dla mnie ten 3 tom, to 6 dziecko, było tak poplątane momentami. Tyle razy autor robi z czytelnika idiotę, to znaczy pod takim względem, że ja nie wiedziałam, co ja mam myśleć naprawdę. Milion razy zmieniałam zdanie i punkt patrzenia, więc tak, skończyłam 6 dziecko w audio i skończyłam tym samym serię. I od razu potem zabrałam się za słuchanie w audiobooku jeden za drugim Chrisa Cartera, kolejnej książki Chrisa Cartera, którą miałam do odsłuchania. Ja uwielbiam jego kryminały. Jestem jakoś po 1/3 i już mi się wydaje, że to będzie jedna z lepszych, które do
tej pory słuchałam, jeżeli chodzi o tę serię o Robercie Hunterze. Natomiast zabrałam się za Pariasa i przez te kilka dni udało mi się przeczytać trochę więcej niż połowę. Liczę, że jutro najpóźniej skończę tę książkę. No dzisiaj to mi się już raczej nie uda, bo zostało mi chyba jeszcze 300 stron do jej skończenia, więc może jutro mi się to uda. Zawsze mocno zaskakuje mnie, w fantastyce szczególnie, kiedy historia jest tak przewrotna jak w tej książce. Generalnie mamy tutaj Alwina, który opowiada nam tę historię, to jest główny bohater. Alwin opowiada nam tę historię, jest to narracja pierwszoosobowa, ale oprócz tego, co mi się też bardzo podoba, on wielokrotnie zwraca się bezpośrednio do czytelnika, dosłownie mówi drogi czytelniku. Ten sposób pisania mnie akurat mocno przypadł do gustu, ale do tego jeszcze wrócimy. Alwin należy do grupy takich trochę jakby rozbójników, banitów, których przywódca i jego kobieta są bardzo ciekawymi postaciami, ale też autor jakby pokazuje nam i pokrótce przedstawia różne postaci, które należą do tej grupy. Pokazuje, jak różnoraka jest ta grupa. Alwin został przygarnięty do tej grupy, dużo w sumie zawdzięcza temu przywódcy. I ten przywódca, czyli Dekin, też ma pewnego rodzaju plan. Tak mówiąc krótko i ogólnie, chodzi o pewnego rodzaju walkę, przeciwstawienie się wysoko urodzonym, czyli generalnie taki wątek, taki motyw, który występuje dosyć często, natomiast może ta grupa banitów, która próbuje to osiągnąć, która będzie próbowała to osiągnąć, to jest taki punkt nie zawsze występujący. Natomiast to jest tylko początek tej historii. I no, tak naprawdę nie będziemy wcale na tym się skupiać i to pójdzie fabularnie w 10 różnych stron później jeszcze. I wiecie, właśnie na tym etapie, kończąc opowiadanie o tym, od czego ta książka się zaczyna, to też może się budować w głowie pewien obraz i właśnie po jakichś zwykle pierwszych, nie wiem, 100 stronach, czy nawet niecałych 100 stronach, jak się czyta książki, jak się czyta fantastykę, to w głowie już się coś kiełkuje mniej więcej, co właśnie będzie w fabule, do czego będziemy dążyć z bohaterami i tak dalej. I mnie zawsze zadziwia, kiedy jest nagła zmiana o 180 stopni, tym bardziej jak tych zmian jest kilka w przeciągu książki. Z jednej strony lubię takie konkrety, kiedy wiem jakby czego się po książce mniej więcej spodziewać, to znaczy nie chodzi mi o jakieś wydarzenia, schematy i tak dalej, ale jakby jaki jest clue tej książki, tej historii, ale do tej pory już w Pariasie byłam tyle razy zaskoczona różnymi zwrotami i zmianami, że no nie powiem, utrzymuję to uwagę, utrzymuje to zainteresowanie. No i w przypadku tej książki akurat to mi się podoba. Bardzo lubię Alwina, właśnie głównego bohatera, i jego sposób opowiadania historii, właśnie ten styl pisania i to, jak autor zdecydował się napisać tę historię, też mi mocno przypadło do gustu. Właśnie to, że Alwin się do nas zwraca, ale jest też tutaj kilka takich momentów, całkiem sporo właściwie, kiedy on opowiada na przykład o jakiejś postaci i potem coś lekko spoileruje w związku z tą postacią, tak wybiegając w przyszłość, na przykład mówiąc, że o, to okaże się, że to najgorszy człowiek, jakiego spotkałem, albo okaże się, że kiedyś jeszcze się z nim zobaczyłem. I to jest też w sumie ciekawe, to nie jest takie, wiecie, zdradzające dużo, tak jak czasami, nie wiem, Stephen King ma w zwyczaju, bo w którychś jego książkach właśnie tak się spotkałam, gdzie on o takich dosyć ważnych rzeczach mówił, spoilerując to, co będzie później, i tam dla mnie to nie grało za dobrze, a tutaj to jest tak właśnie też ku utrzymaniu ciekawości, ku lekkiemu zaintrygowaniu i sprawdza się to świetnie. Poza tym Alwin ma dosyć ciekawy humor. To nie jest książka taka, gdzie po prostu są różnego rodzaju żarty rzucane na prawo i lewo i że będziemy się autentycznie śmiać przy tym przez cały czas, ale często to, jak ujmuje różne rzeczy albo jak czasami coś dosadniej powie, dosadniej zaznaczy, no to wywołuje jednak uśmiech na mojej twarzy. W ogóle jest tutaj jedno zdanie, które zapamiętałam i które będzie moim ulubionym zdaniem z całej książki. I ono brzmi: naszczałeś, chamie, na moją szczodrobliwość. Nie wiem dlaczego, ale to zdanie mi się tak podoba i jest taką esencją, nie wiem,
tego ala humoru, ala właściwie bardziej może tonu, w którym jest pisana ta książka i który mnie tak urzekł. Jakiś czas temu już w sumie pojawiła się pewna postać, którą też mieliśmy okazję poznać jakoś na początku, natomiast ja za bardzo nie pamiętałam tej postaci, bo z początku wiele postaci było wspominanych po prostu i wtedy jak ta postać się pojawiła, ja miałam takie, że kurczę, ten autor wie, w jaki sposób sprawić, żeby znienawidzić postać tylko za pomocą jednego akapitu. Natomiast niedługo po tym następuje scena, która mi to osłodziła. Bardzo mi się zresztą podobała. I w tej scenie też poznajemy pewną postać kobiecą, którą też bardzo polubiłam. Liczę, że będzie jej jeszcze więcej przez resztę książki. Więc póki co jestem bardzo zadowolona, zaintrygowana. No i przyjemnie się to naprawdę czyta. Czyta się przyjemnie, czyta się szybko w miarę, mimo że jest to też grubasek, ma niecałe 700 stron, tam chyba 660. Generalnie składam petycję, żeby oddać temperatury 20-25 stopni i żeby później zachodziło słońce, bo widząc, że teraz to mam sobie dużo zależeć na spacer, ale teraz będę musiała chodzić w kurtkach, ale w ogóle nie będę mogła chodzić. No i jeszcze będę musiała wcześniej wychodzić, żeby nie mieć pociągu całkiem. Muszę wam pokazać tak na szybko, bo właśnie przyszła do mnie książka Ogród Imperium, czyli kontynuacja Dłoni Króla Słońca, drugi tom, i ona jest dużo piękniejsza niż się spodziewałam. Na żywo jest tak piękna, że ja po prostu padłam z wrażenia. Wygląda dużo lepiej niż na wszelkich grafikach, zdjęciach. Ona jest przepiękna. Może to jest moje zboczenie do fioletu na okładkach książek, bo wydaje mi się, że fioletowych książek jest za mało. Ona jest przepiękna. Jest przecudowna. I jeszcze ta kontrastująca wklejka. Matko, jak ja kocham to połączenie kolorystyczne. Żadne połączenie kolorystyczne nie jest dla mnie czymś tak pięknym jak fiolet z czerwienią, albo taką magentą, albo taką maliną, nie wiem, coś w tym rodzaju. Fiolet, właśnie taki fiolet. Taki fiolet z mniej więcej takim odcieniem. No przecież to jest coś boskiego. Właśnie zmontowałam resztę tego filmu i myślę, że czas już go zakończyć, więc jeszcze szybko ostatni update czytelniczy. Skończyłam jeden za drugim w audiobooku Chrisa Cartera oczywiście, czyli piąty, zdaje się, tom z serii o Robercie Hunterze. I tam mamy wątek mordercy, który swoje zbrodnie puszcza live i jeszcze daje widzom głosować, jaką śmiercią mają zginąć jego ofiary. Bardzo ciekawie i fajnie to było zrealizowane. Bardzo mi się ten tom podobał. Naprawdę uważam, że jest świetny i z powrotem mi się odnowiła chęć, żeby kontynuować tę serię, więc myślę, że w najbliższym czasie za kolejny tom w audio też się zabiorę. Natomiast póki co zaczęłam sobie w audiobooku słuchać Sara Soboniowa i Z piekła duchy. Jestem może tak po 1/4 tej książki, może 1/3. Jest całkiem spoko, są elementy, które mi się tam podobają, ale są też takie elementy, które mnie odrzucają. Mówimy tutaj o kobiecie na wsi, która pomaga innym mieszkańcom, odpędzając różnego rodzaju demoniczne istoty z mitologii słowiańskiej, które się pojawiają i naprzykrzają się po prostu mieszkańcom. Ale dopiero jak ją skończę, to może coś więcej o tym powiem, bo na razie uczucia mam mieszane i niespecjalnie mi się chce tego słuchać, chyba się przerzucę też jednocześnie na jakiś inny audiobook, ale mam nadzieję, że ją skończę, bo będzie mi się wpisywać w moje październikowe wyzwanie roczne by Caroline, czyli żeby przeczytać w październiku książkę z mitologią słowiańską, no to tam to się będzie wtedy zaliczać. Poza tym, co jeszcze? Przeczytałam jakieś 20-30 stron Poison Study i jest spoko, natomiast dawno nie czytałam żadnej książki po angielsku, więc też mi dłużej schodzi to czytanie faktycznie. Zabrałam się z powrotem za Światu nie mamy czego zazdrościć, czyli Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej i wciągnęłam się. To czytam sobie ją obecnie w
e-booku, dlatego że tutaj właśnie troszeczkę niewygodnie mi się taką czcionkę czyta i po prostu ja sobie tam w e-booku dostosowałam to bardziej i czyta mi się to lepiej i płynniej i się wciągnęłam. Jestem mniej więcej na 56 stronie, więc nie przeczytałam tak dużo, ale jestem bardzo zainteresowana, a w tym, co czytałam przez ostatnie jakieś tam naście czy 10 stron, było bardzo dużo historii, gdzie ja historii nigdy nie lubiłam, jeżeli chodzi o przedmiot szkolny, ale tutaj tą historią Korei i Korei Północnej jestem bardzo zainteresowana, więc czyta mi się to naprawdę, naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać w tym miesiącu również. No i skończyłam Pariasa, moi drodzy, Pariasa Antonego Ryana. I do samego końca ta książka naprawdę mi się podobała. To, co już Wam mówiłam do tej pory, czyli ten sposób pisania, ten sposób przedstawienia historii za pomocą Alwina opowiadającego bezpośrednio czytelnikom, co się dzieje, to jest coś świetnego. Bardzo mi to przypadło do gustu. Nie mogę się doczekać kolejnych tomów. Oczywiście w tej drugiej połowie książki, którą czytałam, też nie zabrakło akcji, różnych zwrotów i tak dalej. Bardzo czekałam na pewnego rodzaju konfrontację z jedną postacią z początku książki i miałam okazję na szczęście to zobaczyć, to przeczytać w tej książce, ale jestem szczególnie ciekawa, co jeszcze dalej tam będzie się działo, no bo akcje z końca książki zapowiadają, że będzie się działo grubo. Jest to też oczywiście fantastyka taka miejscami dosyć krwawa i opisowa, więc dla wrażliwych to zaznaczam. Natomiast samego Pariasa oczywiście Wam polecam książkę, mimo objętości czyta się naprawdę płynnie, bo no nie ma żadnych takich przystojów. Może był jeden taki moment w tej książce, gdzie się zastanawiałam, czy jak to będzie dalej szło w ten sposób, to czy ja się nie znudzę za szybko. Był taki króciutki dla mnie przestój może, no ale potem wracamy z powrotem do tego, gdzie wszystko się robi bardzo zmienne, także nie miałam za bardzo jednak okazji i czasu, żeby się na tej książce nudzić. Czekam na kolejne, tak jak już mówiłam. No i tyle. Tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się następnym razem, także do zobaczenia. Topa!